Od kiedy ma Pan rozpoznane stwardnienie rozsiane? Pytanie rozpoznane około 4 lata temu. Mhm. A pierwsze objawy pojawiły się? No mniej więcej też w podobnym okresie, z tym, że to był maj, wiosna, a rozpoznanie już w sumie rok później, zimą. Mhm. I co to się działo? No początkowo standardowo, problemy ze wzrokiem, ale nie zostało to jakby stwierdzone przez lekarza okulistę, że trzeba, jak nie widać nic wokół, że trzeba to zbadać rezonansem neurologicznie. No i dopiero jak pojawiły się objawy typu problemy z równowagą, z myśliwością, z chodzeniem, to dopiero wtedy trafiłem do neurologa. Jasne. I tam u neurologa rozpoznanie było postawione od razu, czy to też był jakiś długi proces i żmudny? To znaczy, zanim dostałem się do neurologa, bo oczywiście proces się odbywa, że najpierw po skierowanie czekamy. No jak już trafiłem do szpitala, to no już miałem wtedy kompleksowe badanie. Rezonans, wkłucie w kręgosłup, badanie płynu rdzeniowo-mózgowego i na tej podstawie mi stwierdzono stan zapalny i stwierdzenie. Jasne, dobra. Teraz niech mi Pan powie, pierwsze leczenie było jakie? Pierwsze leczenie, no to dostałem interferon. A nie było sterydów? Nie, bo ja w ogóle nie miałem rzutu. Ja miałem... Jasne, czyli jakby, proszę mi powiedzieć, czy w związku z tym oni się wtedy odnieśli, że to jest postępująca progresywna postać? Bo właściwie do dzisiaj nie mam odpowiedzi, jaka to jest postać po prostu. Okay. A czy potem kiedykolwiek był rzut? Nie. Nigdy nie było. Nie, ja tak mam wrażenie, że ta sprawność mi tak stopniowo to spada jakoś tak, żeby nie rozłożyło nagle. To nie było takiej sytuacji. I rozumiem, że rozpoznanie zostało postawione na podstawie objawów, kryteriów McDonald'sa w rezonansie, tak? I dodatkowo na podstawie dodatnich przeciwciał płynie mózgowego. Znaczy tak, białego, to są pasma oligoglokonalne, tak? I na podstawie rezonansu. Okay, to było jeszcze badanie WEPA, ale one nie wyszło. Co z tym interferonem? No ja bardzo źle znosiłem interferon. Znaczy właściwie w początkowej fazie dostałem Copaxon. Później, z tym, że trudność polegała na tym, że musiałem go przyjmować codziennie, ze względu na mój tryb życia ciężko mi było zawsze o to zadbać, więc poprosiłem o zmianę na taki lek, który dostawałem raz w tygodniu. To właśnie był interferon. No ale ja bardzo źle go znosiłem. Praktycznie cały czas miałem stany pod takie grypopodobne. Po przyjęciu około 2 dni się utrzymując. Jasne. I funkcjonować z tym było trudno. No właściwie jakby to do tego prowadzi moje pytanie. Tak? Chodzi o to, że po samych tych lekach nie odczuwałem żadnej poprawy, no bo one nie leczą, a wręcz no, stan... Samo poczucie było gorsze i trudno było się odnieść do tego, czy one opóźniają cokolwiek, czy nie. Dokładnie. Właściwie po zażyciu czułem się gorzej niż jak ich nie brałem. Długo Pan brał interferon? No tak, około roku. Później mi zmieniono. Na... Czyli to jesteśmy jakieś tam 2-3 lata temu teraz, tak? Tak, tak. Dobra. Niech mi Pan proszę powie, co potem. No potem miałem, znaczy potem, no potem brałem znowu z Copaxon, tylko taki stosowany co 2 dni. No dobra. Do kiedy? No praktycznie teraz od kilku miesięcy dostaję już Tedfiderę. No bo też ten Copaxon u mnie reakcje uszczelniowe wywoływał. No, nie czułem się komfortowo. Zresztą żaden z tych leków, które przyjmowałem, nie wywoływał u mnie jakby poczucia, że poprawy, czy jest lepiej. Dobra, niech Pan proszę powie, jak Pan ocenia w okresie tych 4 lat zmianę sprawności swojej? Mam wrażenie, że stopniowo cały czas po prostu jest tendencja spadkowa. No, ale jakby Pan miał to tak sobie wycenić w procentach, nie wiem, 5-10%. W procentach? No to jeżeli przed chorobą miałem, no dajmy na to 100%, no to w tej chwili oceniam swoją sprawność na 40%. Aż tak dużo? Aż tak dużo, no bo... Mimo, że jak się na Pana patrzy, kiedy Pan się porusza, to nie ma jakichś bardzo wyraźnych ubytków neurologicznych. Dobra, powiedzmy, są zaburzenia równowagi, widać trochę niedowładu w nogach, to jako lekarz ja to widzę, ale jakby osoba z zewnątrz patrząca na Pana niekoniecznie musi to zauważyć. Dokładnie tak się dzieje, ale no personalnie, w sensie nie personalnie, tylko czuję, że no jestem słaby i
nie mogę wykonywać podstawowych czynności, które wykonywałem. A ten wiodący objaw to jest słabość, poczucie osłabienia. Tak, no, nawet podstawowa czynność jak ustanie, bez ruchu w miejscu stawiam. Trudność nie tylko chodzenie, także na tej podstawie to oceniam. Dobra, teraz tak troszeczkę off record. Zainteresowanie zabiegami na układzie żylnym wzięło się z... Właściwie no, jak prawdopodobnie każdy chory no, szuka jakichś dodatkowych możliwości, no i głównie przez internet trafia się na tego typu rzeczy, no, ale na samą CCSVI no, trafiłem przez swoją dziewczynę Anię, która jakby mnie tu nakierowała w tym kierunku. Z punktu widzenia medycyny jestem lekarzem. Leczenie to jest wtedy, kiedy metoda lecznicza jest znana i uznana jako metoda lecznicza. Natomiast zabiegi na układzie żylnym u osób, których CCSVI współistnieje ze stwardnieniem rozsianym, nie są uważane za leczenie stwardnienia rozsianego. No jakby trzeba bardzo precyzyjnie rozdzielić tutaj te dwa wątki, dlatego że nie udowodniono związku CCSVI ze stwardnieniem. Nie udowodniono też, że go nie ma. Gdyby udowodniono związek, moglibyśmy mówić o leczeniu. No, ale też nie wiadomo, skąd się bierze ta choroba. Nie wiadomo, ale wydaje się, że ta choroba to jest wiele chorób o podobnych objawach i podobnym objawach w rezonansie magnetycznym, których my nie potrafimy rozdzielić. I być może część z nich jest związana z niedomową żylną. No i teraz tak, pojawiło się teraz na wiosnę badanie Zamboniego kolejne, gdzie on nie wykazał istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą odkrytą a grupą placebo w badaniu jakby tym swoim CCSVI dotyczącym i powiedział, że części chorych zabieg na układzie żylnym ewidentnie pomógł, ale pozostałym nie. I nie ma istotnie statystycznej różnicy pomiędzy grupą, którą leczono, a nie leczono. Ale powiedział też, że w związku z tym, ponieważ pewnej grupie rzeczywiście pomógł, to musimy się skupić nad tym, co to jest za grupa, jak ją wybrać z tłumu tych wszystkich chorych, u których być może stwardnienie pochodzi z innych przyczyn. Tak? My tego nie wiemy zupełnie. I stąd między innymi to badanie, w którym się znajdujemy. Ja muszę stać po stronie medycyny i mówić, że skoro nie uznano tego za metodę leczniczą, to nie jest to leczenie. Natomiast badamy i szukamy w tym kierunku, żeby odpowiedzieć, jeżeli miałoby być to leczenie, to dla kogo? Tak? Stąd ta cała koncepcja. A jeżeli widzimy, że u wielu chorych jest to skuteczne, to znajdujmy tych chorych i ich leczmy. To jest zrozumiałe. Tak? I mamy nadzieję, że panu pomożemy w ten sposób. Natomiast niestety, jak to w życiu, gwarancji takiej nie ma. Tak? Grunt to być dobrej myśli. Ale grunt to być dobrej myśli, oczywiście. Dzień dobry, jesteśmy w szpitalu wojewódzkim we Wrocławiu. Kilkanaście godzin po operacji pierwszego pacjenta jest z nami Krzysiek. Przed chwilą przeszliśmy razem 50 metrów w bardzo szybkim tempie. Był to maksymalny dystans, jaki Krzysiek mógł przejść przed operacją. Krzysiek, powiedz nam, jak się teraz czujesz, co się zmieniło zaledwie kilkanaście godzin od momentu operacji, od momentu twojego wybudzenia, jakie masz odczucia, jak generalnie wygląda zmiana twojego stanu zdrowia? Po przejściu 50 metrów odczułem zmęczenie, ale nie aż tak duże, jak odczuwałbym przed operacją. Teraz praktycznie potrafiłbym przejść kolejne 50 metrów, z tym, że z wysiłkiem, ale przedtem no, nie dałbym rady, po prostu musiałbym ciągnąć nogę za sobą, idąc kolejne 50 metrów, a w tym momencie całkiem sprawnie udało mi się przejść. Krzysiek, mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Powiedz nam, jak wyglądała ocena twojego stanu tuż przed uśpieniem, przed pracą, zabiegiem, a jak wyglądało to wszystko zaraz po zabiegu? No bo jakby nie było, byłeś uśpiony przez kilka godzin, wybudziłeś się, czy widziałeś od razu jakieś różnice w twoim stanie? Tak, no przede wszystkim na co zwróciłem uwagę, to przed zabiegiem, jak kładłem się na łóżko, musiałem pomagać sobie nogi wciągać rękami. Natomiast już tuż zaraz po zabiegu, jak mnie wybudzono, mogłem swobodnie podnosić, znaczy w miarę swobodnie podnosić nogi samoczynnie do góry. Nie potrzebowałem pomocy jakby osób trzecich albo rąk, żeby to uczynić. Czyli zdecydowanie w ciągu 5 godzin bardzo duży przyrost siły w nogach.
Tak, zdecydowanie tak. A jak wyglądają u Ciebie mięśnie? Czy są tutaj jakieś ograniczenia jeszcze, które mogą wpływać na mobilność, ruchowość nóg? Myślę, że przez ten okres, w którym miałem zastane te mięśnie, to potrzebują teraz czasu, żeby się rozruszać. Jak już przybędzie siła, to i będzie teraz coraz lepiej. Dobra, z takiego czysto subiektywnego punktu widzenia przed operacją i po operacji, zaraz po wybudzeniu. No od razu czuć tą różnicę, także jest. Można bezpośrednio powiedzieć, że 10, 20 do 30% od razu więcej. Siła? Siły, tak, w nogach. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, to też dla mnie jakieś wielkie wydarzenie przecież, bo inaczej tego nie nazwę. Nagranie sprzed 20 kilku godzin, a dzisiaj już po operacji poważnej Krzysztofa Czarek, który jest sprawcą tego wszystkiego, że uruchomiono taką nowatorską metodę leczenia stwardnienia rozsianego, pierwszą w sumie w świecie praktykującą w ten sposób, i dzisiaj wprawdzie już Krzysiu się wypowiedział w obecności Czarka, jak się czuje, ale chcę zapytać, Czarku, wiesz, no, jak w oczach Twoich, twórcy tego całego jakby procesu leczenia, jako menedżer jednocześnie, jako osoba, która zna ten temat, bo masz kogoś bliskiego, kto dotknięty został stwardnieniem rozsianym. A byłem też ciekawy, wiesz, co lekarze, bo dla nich to jest też pewne nowum, prawda? Jesteśmy we Wrocławiu, w szpitalu na Kamińskiego. Musiałeś zyskać do tej całej sprawy też no, lekarzy, specjalistów. Jak oni się zapatrywali przed tą operacją, a jakie są reakcje po, bo przecież już widzą, nasz kolega siedzi, to sprawniejszy co nieco już, a dużo ma się jeszcze zdarzyć. Dzień dobry. No, wszyscy są w niemałym szoku, dlatego że case Krzyśka jest perfekcyjnym przykładem pokazującym to, co sygnalizowaliśmy wcześniej, że głównym problemem nie są wcale żyły szyjne, tylko wyrównanie ciśnienia w całym układzie, w zatokach żylnych wewnątrzczaszkowych. Ja nie jestem lekarzem, więc przepraszam, jeżeli przekręcę jakieś takie kwestie specjalistyczne, kwestie medyczne, ale wczoraj podczas operacji, kiedy Krzyśkowi podano płyn kontrastowy, on zalegał w żyłach szyjnych. Gdybyśmy pracowali według technik, według których operuje się 95%, w których pracuje 95% wszystkich klinik tego typu na świecie, to lekarze zabraliby mu się za poszerzenie żył szyjnych, no bo tam krew zalega. Nasi lekarze tego nie zrobili, weszli głębiej, diagnozując wszystko. Była to pierwsza operacja na świecie, w których u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym szuka się deformacji bądź jakichś zaburzeń w odpływach krwi w zatokach żylnych wewnątrzczaszkowych. I okazało się, że po udrożnieniu kilku miejsc wewnątrz mózgu krew zaczęła prawidłowo cyrkulować na poziomie żył szyjnych. Jak wcześniej przez 2 minuty zalegał kontrast, nie chciał w ogóle spływać, po zmianie pozycji łóżka podczas operacji zaczął powoli kapać, o tyle po udrożnieniu krew schodziła krążeniem ubocznym. O tyle po udrożnieniu zatok wewnątrzczaszkowych, czy żył zatokowych wewnątrzczaszkowych, ta krew zaczęła prawidłowo schodzić. Operacja trwała no, ze 4 godziny, może trochę więcej. Natomiast chłopacy, którzy byli troszeczkę sceptyczni do tego, nie potrafili po ludzku tego wyjaśnić. Natomiast kiedy Krzysiek się wybudził, zaczął podnosić nogi razem w pozycji leżącej, coś co przed operacją 5 godzin wcześniej było niemożliwe. Dla mnie nie było to takie zaskoczenie, dlatego że ja już widziałem wiele spektakularnych przypadków. Natomiast to jest takie no namacalne potwierdzenie, że udrażnianie żył szyjnych, to od czego się zaczęło, to jest tylko jakiś tam mały wycinek i to, gdzie trzeba szukać, to jest wyrównanie ciśnienia w całym układzie, także wewnątrz czaszki, także ten cały projekt badawczy, który tutaj robimy, za co ogromne zasługi należą się profesorowi Witkiewiczowi, dyrektorowi tego szpitala, który pomógł nam uzyskać wszystkie niezbędne zgody, który widział wcześniej, robiąc na bardzo podstawowym poziomie, że to działa. No, bez profesora Witkiewicza tego tu by nie było. Także to jest cały sztab ludzi, który pracował na to, żeby pomóc Krzyśkowi. No i mam nadzieję jeszcze setkom innych osób. Tutaj wiesz, kiedy tak słucham tego wyjaśnienia, tego mechanizmu medycznego, to jest takie szokujące, że w sumie tak podstawowe prawo w fizyce, jakim jest różnica ciśnień między różnymi układami,
jak tutaj słyszę od Ciebie, a to już nie pierwszy raz o tym mówisz, o tej metodzie, staje się jakby głównym powodem, może tam przecież jeszcze jest głębiej, dlaczego tak się dzieje, że powstają różnice ciśnień, ale tutaj na tym poziomie i to jeszcze dojść do głowy, to jest naprawdę taka swoista rewolucja, że nagle się przenosi cały ciężar uwagi, gdzie tu jest problem, w zupełnie inne miejsce, właściwie w podstawę prawa fizyki, które obserwujemy na co dzień. Tak to działa. To, co my robimy tutaj na żyłach, jest standardową procedurą medyczną w przypadku tętnic. Natomiast ze względu na to, że procedury obowiązujące na świecie dotyczące leczenia stwardnienia rozsianego są takie, jak takie, no, jest to rzecz nowa, która wiele kontrowersji wywołała przez ostatnie kilka lat i nadal będzie wywoływać. Mam nadzieję, że kiedyś będzie to standardowa procedura diagnostyczna i terapeutyczna w przypadku pacjentów z objawami stwardnienia rozsianego. No, 10 minut temu oglądaliśmy zdjęcia z rezonansu przed badaniem, gdzie całe krążenie odbywało się spływy. Krew nie schodziła żyłami szyjnymi, tylko schodziła jakimś krążeniem obocznym. Miejscami, które organizm sobie wytworzył. Natomiast zaraz po zrobieniu rezonansu, robiliśmy nie wiem, godzinę po operacji, okazało się, że cała krew błyskawicznie cyrkuluje naczyniami, którymi powinna cyrkulować. Także no, mamy namacalne dowody na to, że to działa. Zresztą tak naprawdę najważniejszy dowód to jest poprawa stanu pacjenta, bo nauka nauką, a chodzi o poprawę stanu zdrowia i subiektywnej oceny przez pacjenta. Dokładnie, zapytaj mnie Krzyśka, prawdziwie on już tutaj wcześniej się pojadał do kamery, ale też tak zapytam go od jeszcze innej strony, czy to ma jakieś znaczenie dla Ciebie, że w zasadzie jesteś pierwszym tu człowiekiem praktycznie w świecie, który jest poddany takiej nowatorskiej metodzie, jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Miałeś tego świadomość? Czy to było dla Ciebie jakoś stresujące dodatkowo, że to jest jeszcze procedura do tej pory w sumie no, wprost na człowieku niesprawdzana? Powiedzmy, że no nie byłem do końca pewny, że jestem pierwszą osobą. No właściwie można powiedzieć, że dowiedziałem się praktycznie teraz. Wiedziałem, że jest to innowacyjna metoda. No i cieszyłem się, że mogę w niej uczestniczyć. No. Ale to, że jako pierwsza osoba, było faktycznie tego nie wiedziałem. Tak, gdy ty rzeczywiście tak paręnaście godzin po i ty tak już funkcjonujesz. Tutaj słyszymy od Czarka, że tak, żeby dochodzić do siebie, bo to są mięśnie, stawy, to wszystko, żeby organizm sam naprawił pewne rzeczy, to trochę czasu musi potrwać, prawda? Tak, z mojego doświadczenia, z rozmów z osobami, które miały wcześniej udrażniane naczynia, około półtorej roku potrzeba do pełnego powrotu do zdrowia. To jest czas, w trakcie którym, jeżeli krew prawidłowo cyrkuluje, to zmiany demilizacyjne się likwidują automatycznie. Po prostu nasz organizm, te uszkodzenia, które były wcześniej, sam naprawia i też stan wielu osób w tym okresie się poprawia. Ja nie mówię, że tak musi być w każdym przypadku, bo tak zaznaczyłeś, my nie wiemy, czemu dochodzi do tych deformacji żylnych, czemu dochodzi do utrudnień w odpływie. W niektórych przypadkach jest tak, że ludziom się udrażnia naczynia, I poprawa jest permanentna. W innych przypadkach żyły się znowu zapadają, ale jeszcze raz zwracam uwagę. Przypadki, o których my wiemy, to są w większości przypadki udrożnienia tylko i wyłącznie żył szyjnych, czyli mały wycinek. W niektórych przypadkach także żyły nerkowej, ale u nikogo jeszcze nie wyrównano ciśnienia w całym układzie, czyli także w żyłach wewnątrzczaszkowych. A przykład Krzyśka pokazał, że to jest klucz do rozwiązania wszystkich symptomów stwardnienia. Także ja już teraz widzę bardzo dużą różnicę w jego stanie, natomiast uważam, że jego stan się też będzie poprawiał z każdym dniem, dlatego że te uszkodzenia, które u niego powstały w efekcie kilku lat choroby, teraz będą stopniowo znikać i też przede wszystkim mięśnie, stawy, czyli te części organizmu, które zanikały bądź uległy uszkodzeniu, po prostu jak się czegoś nie używa, to jest normalne, że coś zanika. Teraz będą się stopniowo odbudowywać. No, mam nadzieję, że zrobimy podobne nagranie za miesiąc, za półtorej i może Krzysiek będzie wtedy biegał zamiast chodzić. Zresztą i tak chodzi dużo, dużo więcej, w stanie przejść niż przed zabiegiem, także. Tak, tak, to jest bardzo fantastyczne. Jeszcze tak chciałem, a propos, wiesz, lekarzy tego zespołu, jak sądzisz, czy, bo dla nich to jest wydarzenie, że coś takiego zadziałało.
przez to, że stadzenie rozsianie jest jakby zaszufladkowane do głównie neurologów, prawda? Tak. A więc do pewnych specjalizacji medycznych. Natomiast tutaj, żeby pomóc, musieli zupełnie specjaliści z innej dziedziny to zrobić. I do tej pory to nie przynależało do leczenia stadzenia rozsianego. Więc pytanie, na jakim według ciebie poziomie może z tego, co tu się zaczęło dziać z Krzysztofem, może się powiedzieć o jakiejś dyskusji, debaty, czy ten przykład zacznie promieniować do świata lekarskiego? Po dzisiejszej rozmowie z profesorem Witkiewiczem już wiemy, że jest bardzo szanowany neurolog w kraju, który się zainteresował tą metodą. W Polsce nie mógł jej rozwijać, wiemy, że rozwijał ją w Azji, więc będziemy chcieli szybko się z nim spotkać, żeby wymienić doświadczenie. Być może on będzie mógł podobny program uruchomić gdzieś indziej, czyli szybciej ta metoda zostanie rozpropagowana. Natomiast, żeby przeprowadzać tego typu operacje, neurolodzy są niezbędni. Przecież chłopacy mają specjalizację między innymi z neurologii, którzy to robią. Muszą być przede wszystkim perfekcyjnymi neurologami, neurochirurgami i mieć gigantyczne doświadczenie w radiologii interwencyjnej. No bo żeby komuś operować naczynia wewnątrzczaszkowe, no to trzeba być specjalistą jednak z najwyższej półki. No nam się udało takich ludzi znaleźć, a przy okazji ludzi, którzy nie boją się troszkę eksperymentować bądź robić coś, co tradycyjna, konwencjonalna medycyna uważa za szarlatarstwo. Mimo że mam namacalne dowody, że tego typu praktyki medyczne pomagają w przywrodzeniu prawidłowej cyrkulacji krwi i poprawiają natychmiast stan pacjenta. Nie ma leku na stwardnienie rozsiane, który w ten sposób w ciągu kilku godzin potrafi wpłynąć na znaczną poprawę mobilności, wyeliminować część symptomów. Także znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy w kwietniu. Da się. Tak, to twój upór, Czarek, bo pamiętam, jak jeszcze w Bydgoszczy to wszystko, wiesz, szykowałeś i... Tak, znaczy się, no... Przepraszam, Otwock, tak, Otwock, ale tam bardziej północ, prawda, kraju. I wtedy to wszystko nie z twojej winy, no jakby poszło na bok i trzeba było wszystko w zasadzie od początku szukać nowego szpitala, jednostki takiej poważnej. No niestety, ktoś zaczął robić problemy z, nie wnikajmy już w przyczyny. Wszystko było w zasadzie gotowe do przeprowadzania zabiegów. Mogliśmy te zabiegi już rozpocząć, przypuszczam, pod koniec kwietnia, w maju. Natomiast na szczęście ludzie, którzy wierzyli w tą metodę, którzy ją wcześniej, którzy przeprowadzali zabiegi podobne, tylko na dużo niższym poziomie, pomogli nam, którzy wcześniej nam pomogli zdobyć odpowiednie zgody komisji bioetycznej i tak dalej na przeprowadzenie całego projektu badawczego, otworzyli no, przed nami tutaj możliwości gigantycznego szpitala, fantastycznie wyposażonego. I ja się cieszę, że do tego doszło, bo przykładowo tutaj mamy nieporównywalnie lepszy sprzęt, mimo że tam bardzo dużo włożyliśmy pieniędzy w doposażenie kliniki, to tutaj mamy wszystko i mamy różnego rodzaju oddziały ratunkowe. Trzeba wziąć też pod uwagę, że to są no, skomplikowane operacje także mózgu. I gdyby doszło do jakichś powikłań, to w tym miejscu jesteśmy w stanie reagować dużo, dużo szybciej i ewentualnie gdyby do czegoś doszło, no to poziom bezpieczeństwa jest nieporównywalnie wyższy niż w tamtym miejscu, także no, widocznie tak miało być. Z naszego punktu widzenia jako NTV to też dobrze się stało, że to we Wrocławiu, bo tutaj nasz matecznik jest i tak mieliśmy przecież w tej naszej współpracy jeździć tam do Otwocka i filmować to wszystko, jeśli chodzi o te pierwsze operacje. A tu nam przyszło i to jeszcze w takiej rodzinie TV to wszystko się odbywa. Trzymamy oczywiście kciuki tu, Krzysiu, za twoje zdrowie i fajnie, że on tak odważnie też mówi do kamery, tak, że się nie chowa, że się nie wstydzi, więc słuchajcie, dużo rzeczy można, ale trzeba uporu, trzeba wielkiej takiej determinacji, mądrości, wiedzy. Gdy powiem wam szczerze, gdyby nie Czarek, to w ogóle to by nie miało miejsca, to najmniejszych szans po prostu. Kiedyś może będzie bardziej on skłonny opowiadać szczegóły tego, jak do tego doprowadził, ale żebyście mieli świadomość, bo to, że lekarze, że specjaliści, to jest oczywiste, bez nich by to nie miało miejsca, ale ktoś to musiał by to zaranżować, dosłownie zanimować, a to wiadomo. Prawda jest taka, że w polskim systemie, gdyby nie profesor Witkiewicz, który wcześniej robił te zabiegi, widział ich skuteczność, jego niesamowite zaangażowanie w leczenie pacjentów, to by tego nie było. Uczynilibyśmy na poziomie procedur, bo co innego jest stworzyć klinikę, znaleźć ludzi, a co innego jest przebrnąć przez procedury, które są prawdziwym koszmarem. Janusz, prawie 2 lata nam zajęło przygotowanie wszystkiego.
Jeśli chodzi o profesora Witkiewicza, to powiem szczerze, to jest absolutnie niezwykły człowiek. Wprawdzie trudno mnie to oceniać, bo są ludzie, którzy tysiące też są w stanie stwierdzić, ile osób pomógł on, jego szpital, jakim człowiekiem, ale przyznam szczerze, że sam byłem, to było może półtora roku temu, świadkiem jego niesamowitej otwartości, takiej odwagi, kiedy w czasie wizyty kilka osób, też tam byłem, dosłownie były nas 2-3 osoby właśnie u niego osobiście w gabinecie z dr Brzecką, która kiedyś była jego nauczycielką akademicką. Dzięki niej dostali się do profesora Witkiewicza i w mojej obecności profesor zgodził się, zdecydował się na taką dłuższą rozmowę na pewne tematy związane z Jurgiem Ziębą, który jest, jak wiemy, kontestowany na całego, a dla profesora nie było to żadnym problemem, żeby wymienić informacje takie natury naukowej, medycznej z człowiekiem, który wcale nie jest lekarzem, ale doceniał, że ma wiedzę, tak, i to jest wielkość człowieka, który kieruje się przede wszystkim właśnie szukaniem prawdy, a nie jakimiś, tak powiem, znaczkami, prawda? No. Także dziękujemy Tobie, Czerku, jeszcze raz, profesorowi, tak powiem, i szpitalowi również, no i trzymamy teraz kciuki, wszystko jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Pasy stanie przede mną, stopy razem. Okay, ręce przed siebie, to się da zrobić. Zamknąć oczy. Już otworzyć. Okay. No dobra, jeszcze szybko. Stanie, postoi. Stopy razem. Zamknąć oczy. Ręce przed siebie. Dobra, już. Muszę wyciągnąć ręce przed siebie i zamykać oczy. Trzymamy tak. Prawy palec wskazujący do nosa, do czubka nosa. Lewy. Już opuszczamy. Wskazujący na nosa. Lewy. Jeszcze raz prawy. Lewy na raz trzeci. I pan teraz poproszę wyciągnie prawą rękę do przodu przed siebie. Zamknie oczy. I utrzymać się wyżej nie da. Już nie będziemy pięta kolana robili, bo się nie da. Druga noga to samo. Drugą nogę gorzej. Lewa słabsza. Dużo słabsza. Dobrze. Dobra, proszę spalić takie palce. Nie, nie, ona się to. Dobra, teraz pamięta. Teraz
takie klonizmy, które się pokazały w tym stawaniu na palcach, one są częste, takie zrywanie. Dobra, już dzięki. No, podczas stania po prostu mogę się trzęsą. Ale to są takie zrywania jak tryby w maszynie, czy... Czasami tak, a czasami po prostu... Po prostu latają. Prawo. Doktorze. Dzień dobry. Chciałam po pierwsze bardzo podziękować. Jest mi niezmiernie miło, że podjął się Pan tego zabiegu. I chciałabym po pierwsze zapytać, tak z punktu widzenia Pana, na czym polegał ten zabieg? To ja się odniosę do podziękowań. To właściwie chyba my dziękujemy Panu Krzysztofowi, że jako pierwszy pacjent podjął ryzyko wejścia do naszego programu badawczego i nie mając żadnej gwarancji tak naprawdę i w ramach tematu, który pozostaje jeszcze nie do końca zgłębiony przez medycynę, a nasze działanie jest jednym z kroków, które ma to zgłębić i zrobić z niewiedzy wiedzę. Tak? Natomiast zabieg, na czym polegał zabieg? Zabieg był zgodny z tym, co zaplanowaliśmy jako naszą pracę badawczą. Postanowiliśmy spróbować znaleźć patofizjologiczny związek pomiędzy stwardnieniem rozsianym a zaburzeniami odpływu żylnego. Związek na poziomie mierzalnych parametrów i ciśnieniowych, i biochemicznych w obrębie układu żylnego, środkowego układu nerwowego i jakby do tego została dostosowana cała procedura. Procedura polega na tym, że najpierw robimy badanie rezonansu magnetycznego, żeby ocenić i jakby potwierdzić to, że mamy do czynienia z zaburzeniami żylnymi u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. No jeżeli ta korelacja się zgadza i rzeczywiście jest i stwardnienie w rezonansie i w badaniu klinicznym, to i też zaburzenie odpływu żylnego, no to wtedy podejmujemy procedurę, która ma na celu Po pierwsze pomierzenie ciśnień w układzie żylnym ośrodkowego układu nerwowego, a po drugie sprawdzenie czy usunięcie przeszkód w odpływie żylnym, co robimy przy pomocy poszerzania różnych struktur żylnych i wewnątrzczaszkowych i zewnątrzczaszkowych przy pomocy balonów do angioplastyki, czy to działanie wpłynie po pierwsze na ciśnienia w ośrodkowym układzie, czy ciśnienia żylne w ośrodkowym układzie nerwowym, po drugie na obraz rezonansu magnetycznego po wykonaniu tej procedury, no i po trzecie na stan kliniczny pacjenta, co oczywiście z punktu widzenia pacjenta jest najważniejsze. No ale tego jeszcze nie wiemy. Tego się zamierzamy dowiedzieć. Krzysztof się poddał temu zabiegowi, który był jakby pierwszy w ogóle w świecie. Znaczy pierwszy w naszym programie, dlatego że tych zabiegów w różnych konfiguracjach, czy podobnych zabiegów w różnych konfiguracjach, to pewnie wykonano na świecie już tysiące. I oczywiście temat jest dyskusyjny, różne strony zwolenników i przeciwników stosowania metody i jej skuteczności w stwardnieniu rozsianym tutaj prowadzą naukową dyskusję i dużą debatę na temat, czy to ma sens, czy to nie ma sensu i czy to w ogóle jest coś w tym. I oczywiście te strony dyskutują i te strony się wymieniają pewnymi argumentami, natomiast te strony nie odnoszą się tak bardzo stricte do tak zwanych w medycynie, to powiem brzydkie słowo, nauk podstawowych, czyli tego, czy na poziomie fizjologii, patofizjologii, ciśnień, biochemii, która tam się odbywa w warunkach, kiedy jest zwężenie, a potem kiedy go nie ma, czy tam się w ogóle coś dzieje, tak? Znaczy należałoby myśleć, że skoro niektórzy pacjenci po takich zabiegach poprawiają się i to znacznie, to pewnie coś jest na rzeczy. Ale do tej pory nikt tego nie zmierzył i to my zamierzamy zrobić, żeby powiedzieć tak, jest coś na rzeczy, bądź wejść pod stół i odszczekać, powiedzieć nie, no nic nie jest na rzeczy,
jakby, natomiast na podstawie no, tysięcy pewnie pacjentów, którym to w jakiś sposób pomogło, należy myśleć, że trzeba głębiej szukać i to robimy. A pod jakim względem był to zabieg wyjątkowy? Bo do tej pory robiono zabiegi tylko udrożnienia żył głównych. Znaczy, tak, już odpowiadam. Do tej pory wszystko co robiono w tym temacie, to było jakby stwierdzenie faktu, że stwardnienie koreluje z zaburzeniami odpływu i potem odpływu zewnątrzczaszkowego, czyli na poziomie szyi albo na poziomie klatki piersiowej i na poszerzeniu tam odpływów żylnych, czyli przywróceniu ich tak jakby do ich fizjologicznej sprawności i sprawdzeniu, w jaki sposób to wpływa na wynik kliniczny u pacjenta. Natomiast stwardnienie rozsiane to jest choroba, która odbywa się w mózgu lub w rdzeniu kręgowym. I pytanie, jaki jest związek żyły szyjnej z krążeniem wewnątrz głowy w mózgu, no pewnie jakiś jest, ale wewnątrz czaszki znajdują się też różne naczynia żylne, które my w rezonansach magnetycznych widzimy, że wykazują pewne patologie korelujące ze stwardnieniem rozsianym. I tam w głowie do tej pory nikt nie poszukiwał, a my postanowiliśmy właśnie tam poszukać i na poziomie anatomii, i na poziomie ciśnień jakby jakości odpływu, i na poziomie parametrów biochemicznych tego, co się tam w ogóle w biologii mózgu dzieje. I dlatego to jest wyjątkowe. Dziękuję. Chciałabym jeszcze dodać, że ja jak usłyszałam o tym zabiegu, to troszkę byłam zmartwiona, że mimo wszystko jest zawsze jakieś ryzyko, ale gdy Krzysztof zaznajomił się z tym, gdy przedstawiliśmy mu taką możliwość, to moim zdziwieniem było to, że on od razu się zgodził, od razu nie miał żadnych wątpliwości i powiedział, że jeśli jest taka możliwość, to on się cieszy i bardzo dziękował w ogóle za taką możliwość i czekał pół roku teraz po prostu od tej pierwszej wiadomości, że jest na tej liście, cały czas czekał po prostu nieustannie na jakąś wiadomość, czy te zabiegi się odbędą. I on zgodził się na to, nie zważając na nic, bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby się leczył. On stosował leki, które tak naprawdę wiemy jak to działa i czuł się z tym coraz gorzej. I on od razu się poddał tej operacji, bo to jest dla niego możliwość wyleczenia się. Ja na to odpowiem tak. Ja bardzo szanuję odważnych ludzi, bo sam się do nich pewnie zaliczam, w ogóle zajmując się tym tematem. I oczywiście, jak każda procedura inwazyjna, procedura medyczna, ta również wiąże się z pewnymi powikłaniami, być może nawet z powikłaniami zagrażającymi życiu. Każdy, nawet najprostszy zabieg chirurgiczny może się z tym wiązać. I świadomość pacjenta, że tak jest, no jest niezbędna do tego, żebyśmy pozostawali w relacjach uczciwych. Tak? To jest raz. Ale dwa, to trwało rzeczywiście bardzo długo, zanim my rozpoczęliśmy nasz projekt, a dlatego to trwało tak długo, że słowo leczenie, które tutaj padło, nie jest do końca właściwym słowem. My nie wiemy, czy to jest leczenie i nie wiemy, czy to kogokolwiek wyleczy z punktu widzenia medycyny, patrząc na to, dlatego że mamy zbyt mało danych obiektywnie, statystycznych, czym to tak naprawdę jest i czy jest skuteczne. Ale jest to projekt badawczy, na którym my otrzymaliśmy zgodę odpowiedniej komisji bioetycznej, czyli jakby to na polski przetłumaczyć, jest to takie ciało, które ocenia projekty badawcze, czy one są zgodne z etyką medyczną i czy mogą doprowadzić do sensownych i konkluzywnych rezultatów. Tak? I w ramach tak przygotowanego gruntu i tak przygotowanego projektu możemy w miarę bezpiecznie mówić, że próbujemy odważnym ochotnikom pomóc, jednocześnie zbierając dane medyczne, żeby potem powiedzieć innym, tak, to działa. Albo powiedzieć, nie, to nie działa. To zawsze to jest jakaś opcja, tak? Ale ponieważ jest to projekt badawczy, to poszukujemy odważnych ochotników. Tak. Ale ci odważni ochotnicy muszą się zgodzić na ryzyko. W tym rzecz. Tak, no Krzysztof Żurawski tutaj nie miał żadnych wątpliwości, także od razu wiedział, że ten zabieg, też znalazł trochę informacji w internecie na ten temat. Ale, że może pomóc. Tak, że może pomóc, ale mówił, że
on chciał po prostu, chciał. Nawet biorąc pod uwagę to ryzyko, że to był pierwszy raz tak skomplikowany zabieg. I w ogóle, że w kontekście tym, że się mówi o tym dwuznacznie. Tak. Więc to oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo naprawdę to doceniamy, bo muszą być odważni ludzie, tak jak kiedyś w historii medycyny, którzy nie mając wyjścia poddają się jakimś procedurom, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to działa i pomóc innym w przyszłości. A więc to ukłon w stronę Krzysztofa Żurawskiego i w stronę tych wszystkich, którzy pójdą w jego ślady. A gdzieś tam na końcu nasza praca, żeby to podsumować i wyciągnąć z tego wnioski. Jeszcze raz dziękuję za przebieg całej operacji, za to, że udało się i jestem bardzo szczęśliwa, że zobaczyłam Krzyśka. Też bardzo się tym stresowałam, ale wierzę, że jest pod dobrą opieką i że teraz w naszych rękach jest też to, żeby utrzymać jego stan, żeby naprawić wszelkie zmiany, które już nastąpiły w ciągu tych kilku lat i powoli, żeby jego ciało się zaczęło teraz regenerować. Taki jest plan, zresztą. Jak pani wie, nasz projekt obejmuje 3-letni nadzór nad pacjentami po zabiegu, 3-letni z cyklicznymi badaniami, żeby sprawdzić, czy są efekty, jakie są efekty, jak długo się utrzymują, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Bo jakby nie chodzi o to, żeby wykonać jednorazowe działanie, które przynosi jakąś tam krótkoterminową 2- czy 3-miesięczną poprawę, tylko chodzi o to, żeby po pierwsze znaleźć takie sposoby, a po drugie takich pacjentów, bo może to nie dotyczy wszystkich pacjentów, ta metoda, takich pacjentów, którym to rzeczywiście pomoże i pozwoli utrzymać się w dobrej formie przez wiele lat, a nie przez kilka dni. Tak, to zależy też od trybu życia też. Zależy od tego, jak wyglądała choroba przedtem, jaka to jest tak naprawdę choroba, czy to jest stwardnienie, jaki rodzaj. Nie wchodźmy w jakieś tam medyczne, głębokie dywagacje. Tu jest bardzo wiele zmiennych, natomiast naszą ideą jest to, żeby tych pacjentów objąć opieką przez długi czas i patrzeć, jak się mają. Ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby podtrzymać tą pracę, którą pan wykonał, którą wykonali tutaj wszyscy ludzie. I będziemy obserwować dalszy bieg zdarzeń i jak Krzysiu będzie się czuł coraz lepiej, bo tak zakładam. No tak też myślę, znaczy mam nadzieję. Myśleć to mi nic nie wolno, bo jestem naukowcem, nie wolno mi mieć stosunku emocjonalnego czy życzeniowego do tego, co robię. Muszę pozostawać obiektywny i bezstronny. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.